Już wkrótce rozpoczną się prace projektowe związane z remontem ulicy 1 Maja na Sobięcinie. Wartość projektu to około 42 milionów złotych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także ulica Zachodnia, gdzie zamiast dwóch pojawią się trzy pasy ruchu, jeden w górę i dwa w dół Sobięcina. Cała przebudowa obejmie około 2 km drogi od granicy miasta przy wiadukcie na ulicy Zachodniej do skrzyżowania z ulicą II Armii. Przede wszystkim dwie inwestycje duże, obwodnica Zachodnia i przebudowa 1 Maja i nomen omen Zachodni. Jesteśmy na etapie już uzgodnień projektowych. Lada moment wykonawca będzie występował o ZRID na odcinku od ulicy Karkonoskiej do II Armii, bo tam będzie ZRID, i od placu Darowskiej do końca, do granic miasta, czyli umownie do wiaduktu, ponieważ na tym odcinku będą trzy pasy ruchu i poszerzamy, natomiast od ulicy Darowskiej do Karkonoskiej będziemy to robili na zgłoszenie i w związku z tym jeszcze w tym roku powinny się rozpocząć tam prace. Prace powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku.